Czy zdamy egzamin praktyczny? Wróżba. Da, nie da. Jest! Nie pierdol! Co jest? Poszło, wyszło. Ale oddaję to. Siemano, witam wszystkich z tej strony Podżonowski. I słuchajcie, jestem właśnie po streamie i nowe wyjście dzieje się. Wyszła nowa skrzynka od społeczności z nowymi skinami. Nazywa się The Dreams and Nightmares Case. Czyli marzenia i koszmary skrzynek. No i pomyślałem, dawno mnie tu nie było tak w takim filmie dedykowanym. Pomyślałem, że sobie zobaczymy te skinki, bo te skinki od społeczności naprawdę są mocarne. Przegląd sobie ich zrobimy i capniemy jakąś... jak coś tam otworzymy, nie? No i tu mamy artykuł na blog.counterstrike.net. Są skinki, ja już je w kartach otworzę, zaraz je zobaczymy. I tutaj mam napisane: dzisiaj wam zapodajemy marzenia i koszmary skrzynek, która ma 17 broni tutaj wyselekcjonowanych z workshopów steamowych jako część marzeń i koszmarów kontestu tutaj. I słuchaj, ekipa z tutaj CSGO, tych deweloperów, przejrzała 15 tysięcy skinów od artystów całego świata i słuchajcie, wybrała 17 tylko wykończeń, które tutaj wyjechały do skrzynki. Co? Każdy dostał 100 tysięcy dolarów? I w sumie rozdali tym artystom, tym twórcom, którzy zrobili te skiny, 1 700 000 dolarów. No, grubo, grubo, ale no należy się. Trzeba, jak tyle pieniędzy zarabiają nas, to trzeba się dzielić. No ciekawe, ciekawe, fajno. No mało tego, jeszcze mają prowizję ze skrzynek. A to jest niemała prowizja, którą zarabiają na tych skrzynek. Zobaczmy skiny. Tu mamy pompeczkę, no taka szarobura, ale jakieś gwiazdki, taki klimat, kurka, wódka westernowy, jakiś albo te... Nie, taki kurwa koszmary, tak, to jest ta tablica, gdzie tam dajesz tam strzałkę i potwora wywołujesz i on tego, nie? I on wybiera tam na przykład i z a k f i u t. Hellcase.com, strona, na której możecie otwierać skrzynki ze skinami. Z kodem PAGO i KNUT dostajecie darmowe 70 centów do wykorzystania na stronie, a z kodem PAGO BONUS plus 15% do doładowania. Na stronie macie wiele metod płatności, a link do strony znajdziecie w opisie. Scar, o, tu już jest taki fajny, kolorowy. No nie wiem czemu zawsze, jak jest im więcej kolorowy, to ten skin ładniejszy. No ale ten taki, też jakieś potworki, jakieś kurki, jakieś pijane takie, nie wiem. Namaźgane, ale fajne kolorowe, fajne barwy. Mama by powiedziała, mamie by się podobała, ładne kolorowe. Tu jakiś las, jakieś potwory nad lasem, jakiś Star Trek, kurwa, wydrapany. Brązowy, no, spoko, ale dupy nie urywa. Kurwa, ile oni za to 100 tysięcy dolarów za skrzynkę, za takiego skinka, nie? Czy musimy się zabrać za skinę, musimy zacząć je robić. To jest fajne, głowa kurki wyszczelona z tego, brutalne, ale no też jakieś te potworki, takie artystyczne, spoczko. To jakieś bogowie, jakiś bóg kurwa słońca, nie wiem. Ładne to, ale bez szału. Tutaj jakieś stwory też widzisz. A gdzie są te marzenia i koszmary? Ja tu widzę same koszmary, jakieś stwory na tym Uzi. Może być to Uzi, może być. 5-7, jakiś wymazany z czachą. No też tak bym sobie może być. O, a ten mi się podoba. Taki tutaj valorantowy jakieś wzory. Unicorn, no to są marzenia. To jest już, to jest taki, no nie wiem czy może marzenia. No u niektórych może jednorożec taki tęczowy jest. Ale ładny, fajny. Z takim bym mógł na takim jednorożcu jeździć, raszować na eko i zabijać. Nightwish. Ten jest sztosem. Psychodeliczny taki z tym jakimś potworem w środku, smokiem czy co. Ile to będzie kosztowało? Ładny, ładny. Podoba się Mateuszowi ten. Ten też spoko, ale kto teraz z MP7 gra? MP9 wszyscy biegają albo z tym Makiem. Ja czasami z Bizonem. Nie wiem co tu się dzieje w ogóle na tym skinie. Jakieś kurde macki czy co to. Jaka faza. A rapid eye movement, szybkie oko kurwa. O, ale tutaj czekaj, to nie jest jako malunek, to jest taki dodatek ma normalny FAMAS i to tu w środku? Fajne, ale to już taki popieprzony ktoś miał w ten. Ciekawe ile takiego skina się robi, ile ktoś myśli. Spoczko, dla mnie okejka. Uuu, to mi podchodzi, melodrama.
I to jako język pomysłowy, taki arbuz krajzowy, Beware of Sleepy. Czy w ogóle jak oni to wybierali, jak to było spośród 15 tysięcy pisów, które mieli roboty. Mnie się to podoba, te duale mi się podoba, szkoda, że te duale też rzadko się gra. Na jakimś niuku gdzieś tam, jak kurnik ktoś raszuje, to tam na kurniku, w sensie na kurniku trzyma rasz. Ten jest fioletowy i ten jest bardzo taki czarno-biały, ale taki nowoczesny, taki tu te zęby, ale taki pattern taki nowoczesny, spoko, nawet fajny. Nie wszystko musi być kolorowe, ale on pewno drogi jakiś nie będzie. O, pompka z dzieciuczkami jakimiś, zombie, ja zombie, tylko zombie takie komiksowe. Ciekawe, czy były jakieś fajne skiny, których nie wybrali. MQ fajna, ja czerwony lubię, taki krwisty, no Night Terror, też chyba nie będzie jakaś droga, mi się wydaje. Ciekawy. Dreamcrate, zielono-niebieski z jakimiś robakami, z roślinami. A tu jaki kot na tym, jaki kot wykręcony, zobacz jakie oczy z tego robi, to jest fajne pomysłowe. Zrobią z tych dziurek oczy na przykład kota, tu nogi, w ogóle go też połamało, no to fajne. Śmieszne, ale chyba ten Famas jest mega fajny, te duale są super, ten us mi podchodzi też, ale mówię, to taki nowoczesny, spokojny i ten kałak jest sztosem całkowitym. Ten kałak jest sztosem całkowitym i słuchajcie, z racji, że dzisiaj zostało zdane prawo jazdy, egzamin teoretyczny, teoria, 70 punktów na 74 punkty, no nie wierzyli, u bukmacherów stawiały 3 albo 4 osoby tylko na mnie postawiło, a 120 kilka, że nie zdam. Udało się, zdałem teorię za pierwszym razem, zaraz praktyka, więc zrobimy wróżbę. Czy zda Mateusz egzamin praktyczny, zrobimy wróżbę, otworzymy skrzynkę. Druga skrzynka była, 70 zł wydałem, jeszcze klucz trzeba dokupić. I słuchajcie, to jest pan egzamin teorii, to jesteśmy my tutaj na jazdach, egzaminie zjazd. I to jestem ja, nie skręcając na pierwszym skrzyżowaniu w prawo. A tak może być, bo ma Mateusz, kurde, problemy z słuchaniem i na jazdach mi mówi instruktor: Mateusz, teraz prosto, a ja skręcam w lewo. Mateusz, jedź w lewo, a ja zrobię nawrotkę. No ale tak już jest ten Mateusz, tak jest zakręcony, rozczepany. Jest skrzynka, kupiłem specjalnie dla was, ekskluzyw, pierwszy skrzynek na YouTubie otwarty. Wróżba, czy zdam egzamin... Jeszcze 10 złotych kloczy, matka boska. Czy zdam egzamin... wróżba. Czy zdam egzamin teoretyczny? Praktyczny. Czy zdam egzamin praktyczny? Wróżba. Jakby dało mi skina... Jest rare special item. Co to jest? To są te skiny... Ten nóż. Dawaj. Hu. Da, nie da. Jest! Nie pierdol! Co jest? Poszło, wyszło. Ała, ała. Nie jest jakiś stan wybitny. Ale oddaję to. Jaki to jest... Stan. Feldtested. Feldtested, ale nówka sztuka, to może być 144 zł. Oho. No nie wiem. Wróżba dobra. Czy Mateusz zda za pierwszym razem, czas pokaże. O, zobacz. Komendant Knucica. Zemku nową. Oddało. No cóż, ale pomyślę, jak skrzynki stanieją, może zrobimy jakiś opening, zależy czy będziecie chcieli. Dajcie znać. Może taki myk jak Skower robi na YouTubie. Zostawcie tam łapy tego. Trzymajcie się zdrówka, wszystkim miłego dzionka. Przegląd skinów uznaję za zakończone. Fajne te skiny, myślę, że spoczko. Wszystkiego dobrego, całuję i do tego. Do zobaczenia. Pago, pago, przyjacielu, życzę ci lat, kurwę wielu, byś za kola pielęgnował, żebyś autem nie dokonał.